Rolnicy z gminy Lisia Góra podziękowali za tegoroczne plony. Na stadionie sportowym odbyły się dożynki. Była prezentacja wieńców i obrzędów ludowych w wykonaniu lokalnej społeczności. Tegoroczne święto rolników przybrało także konwencję kabaretową. Na scenie zaprezentowali się znani aktorzy Cezary Żak i Artur Barciś. Gminna impreza była ukoronowaniem całorocznej pracy i wysiłku rolników. Dziękujemy przede wszystkim za plony. I tak naprawdę za plony bogate, za plony dobre, pomimo trudnego roku, pomimo upalnego lata, bardzo suchego. Rolnicy zebrali zboża w dobrym momencie. Wieniec jest to nasz dar ziemi dla nieba, dlatego że my prawie wszystkie trudnimy się na gospodarstwie. Wiemy, co to znaczy trud rolnika, dlatego serce, nasze serce to oznacza miłość między nieba a ziemią. A korona to jest właśnie trud rolniczej pracy. Całość wykonana jest z plonów ziemi tegorocznych. Mamy groch biały, przeżyto, kaszę gryczaną, kukurydzę i wszystkie zbiory ziemi. W wieńcach się zawsze kłosy ucina wcześniej. Jeszcze są niedojrzałe wtedy, bo się nie kruszą. Więc to trzeba było myśleć dużo wcześniej. A poza tym, no to było nas kilka, każdy ma jakiś pomysł. Bardzo chętnie robiły, dzieci właśnie przyszły i pomagały nam też. Cieszymy się bardzo, tak, że nam się po prostu udało to zrobić, doprowadzić wszystko do końca. Był to na etapy robiony wieniec, no bo dlatego, że niektóre rzeczy trzeba było w ostatniej chwili, nawet dzisiaj rano przed dożynkami. Pomagałem zbierać zboże i kleić słoneczniki. Widać, że ta tradycja nie ginie, po drugie myślę, że ma dobrą przyszłość, nie musimy się martwić o to, żeby tą tradycję utrzymać. To naprawdę fantastyczne, że wracamy do tradycji, wracamy do tego, co piękne, polskie, nasze, i mimo że kosztuje to bardzo dużo wysiłku i pracy, to z przyjemnością i z radością ludzie to robią. Wszystkie wieńce są tak samo doceniane, nie faworyzujemy danych sołectw. Wszystkie wieńce kosztowały bardzo dużo pracy, wszystkie wieńce są piękne i wszystkie wieńce są nasze. Rolnikom w tej chwili to trzeba już życzyć troszeczkę jednak deszczu, po to, żeby mogli przygotować pola do zimy, po to, żeby mogli spokojnie odpocząć zimową porą. Żeby mieli najwięcej szczęścia przy pracy, żeby mieli odpoczynek, ale żeby cały czas pracowali. Mieli udane zbiory, no i żeby się z tych zbiorów cieszyli też. Myślę, że największym takim uszanowaniem ciężkiej pracy to jest to, że my jako konsumenci będziemy szukać nie produktów z Brazylii, z Argentyny czy z innych kontynentów świata, ale będziemy szukać właśnie tutaj w miejscu, gdzie mieszkamy, gdzie widzimy, jak ci rolnicy pracują. Hej, w Lisiej Górze! Zatańczysz na róże, a nie, to nie. Ty uważaj, to nie za bardzo. No, tu dzieci są jednak, ksiądz promosz, prawdę, bo już się humoru ma, no ale bez przesady, no. Nie, przepraszam, to nie, no klubu go tutaj nie ma. Jeszcze nie, na szczęście nie. Ty nie jesteś tu sekretarzem. Rzadko występujemy na estradzie w ogóle, bo nie mamy na to czasu, bo tak na co dzień tak naprawdę gramy w teatrach i raz w roku przez 4 miesiące gramy w serialu. I to jest nasze główne zajęcie. Estrada jest bardzo okazjonalna od czasu do czasu. Jak dość wcześnie organizator u nas zapewni termin, to jedziemy. Wyzwanie jest ogromne, szczególnie, że my nie mamy jakiegoś bardzo dużego doświadczenia w tym zakresie. Możemy tylko prezentować to, co potrafimy, chociaż no, staramy się nawiązać kontakt z publicznością bezpośredni i no, jak na razie nam się udaje. Zawsze staramy się nawiązać do miejsca, w którym jesteśmy i ja napisałem nawet wiersz z tej okazji. W Lisiej Górze święto wielkie, każdy nabył już butelkę i do święta się szykuje, bo dzisiaj miłość tutaj panuje. Szanowni telewizowie i MAF, serdecznie Państwa pozdrawiam. Nie wiem, jak Ty? Bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo serdecznie.